Cześć wszystkim z tej strony Astrid i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Little Miss Fortune. I tak, dotarliśmy chyba, zdaje się, do parku, jeśli się nie mylę. Mamy kosz. Don't feed the birds. Aha, czyli nie karmić ptaków, tak? No dobra, mamy tutaj jakąś ławeczkę porysowaną całą. There's a lot of sweet poetry written on the bench. Death is alive and it's eating from you. Sighing Anne. Interesting. What do you think? Miss Fortune, do you really need to read those poems? Ona stwierdziła, że jest sporo fajnej poezji na tej ławce. Śmierć jakoś tak cię wyjada? Coś było w ten deseń. Przeczytajmy sobie, a co tam? Yeah, listen to this one. Both hanging too low. O Jezu, no nie będę tego tłumaczyć. Where are they hanging from? Oh look, a drawing of a cat. Come on, Miss Fortune, let's go. All right. Rysunek kota, tak? No dobra, idziemy dalej. Mamy jakąś chyba mewę? Look at the seagull. It looks like Kevin's dad. Who's that? He used to sit in the sandbox next to school. He didn't have any clothes on and the police officer beat him with a stick. Fascinating. Okay. That fish you picked up earlier. You mean Rodrigo? My fish friend forever? You should give it to the seagull. I'm sure it would appreciate some company. I guess that maybe that would be a fair thing to maybe do. I guess. Czy chcemy oddać naszego przyjaciela rybnego Rodrigo? Nie, zatrzymamy go. Wiadomo, że mewy się właśnie żywią rybami, więc... Dokładnie. To bardzo dojrzałe, także Rodrigo jest naszą odpowiedzialnością jako nasz przyjaciel. Trochę jest vibe mojego księcia, ale już cicho. Would you like to ride the royal horse of the park? Jasne, czemu nie? Royal horse, you say? I'm a little princess, you know. Jestem małą księżniczką. Tam królewski rumak, tak? Hey, horsey, stop it. Ała. Aj, biedna Miss Fortune. That was unfortunate. Are you all right? I'm okay. Are you to dobrze. Because I'm such a little lady. Of course. You are really tiny and you could break. I broke my arm once. So you know what I mean. Powiedział, że jest mała i że mogłaby się połamać. Ten narrator normalnie robi takie uwagi, że brzmią dziwacznie. Mogę spojrzeć jeszcze raz na tego kucyczka? Czy mogę na niego wsiąść jeszcze raz? Nie, dobra. Już nie. Chodźmy dalej w takim razie. Check out that duck. Let's just go, Miss Fortune. No to niezła kaczka. Kaczki, mewy, lisy. Ducks are pretty cool. And look, he's carrying a boombox. This could be my opportunity to finally dance for reals. Would you like to show me some of your dance moves? A niech, zobaczmy kaczkę. Zwłaszcza, że... I haven't practiced for a while. Zwłaszcza, że to, co pali ta kaczka, to... Oh, cute. A i potańczymy sobie razem, tak? Trochę. Nieźle. Ała! Wiesz ty co? I'm okay. Ty ciulu, ty. Mogę cię zdzielić, Rodrigo? Znowu? Co za ciulstwo w moim rewirze. That was unfortunate. What are you talking about? That was normal. Oh. To normalne? Co? Jezus Maria, dobra, idziemy dalej w takim razie. Mamy... Would you like to ride this one? It's like a tornado. Chyba starczy nam na dzisiaj wrażeń. Nah, too much rolling for the little lady. No właśnie, trochę starczy nam na dzisiaj wrażeń. Już i tak nasza Miss Fortune jest dość mocno poobijana. Jezus Maria, ci obcy w tych maskach, Jezu. Masakra. This looks like the art of Benjamin, don't you think? I think schowajcie dzieci. And it should be erased with fire. Really?
I see great potential here. He's obviously very artistic. Just ignore it. Let's keep playing my game. The prize is closer than you think. Ten narrator to jest naprawdę... No normalnie ktoś niesamowity, autentycznie. Ona widzi w tym jakąś taką sztukę, w tych całych ostrzeżeniach właśnie od Benjamina, które Benjamin narysował. A z kolei narrator powiedział, że to śmieci, które należy usunąć ogniem. Good. The last challenge awaits at the pet cemetery. Cię kurczę chyba coś boli. That sounds like the best place to end the game. Ta, nie ma co. Najlepsze miejsce do... Najlepsze miejsce do skończenia gry to jest cmentarz dla zwierząt. Oczywiście. Żeby mnie kurczę też tam pochowali. So, I was thinking while we're walking. Mind if I ask you a couple of questions? Sure. I'm pretty good at answering questions. Great. Just answer as honestly as you can. All right. First question. Have you ever stolen anything? Mam odpowiedzieć najbardziej, najszczerzej jak tylko umiem. W sensie szczerze po prostu mam odpowiedzieć. I czy cokolwiek kiedyś ukradłam? No, jakby ja powiem ze swojego własnego doświadczenia, niestety się zdarzyło, chociaż wtedy nie wiedziałam w ogóle, co to jest kradzież, więc tak. I stole my friend's Swiss Army knife once. I felt so bad. I buried it in the yard and never told him. Ukradła nóż, tak? Jakiś żołnierski. Chyba. Second question. Are you happy right now? Czy jestem teraz szczęśliwa? Jasne, czemu nie? Yes, I mean, nothing bad is happening right now. That makes me happy. Well then, the last question. Do you feel loved? Czy czuję się kochana? Jasne. I'm pretty sure mommy loves me, because she hasn't left me. Thank you for your honesty. Mama cię kocha, bo cię nie zostawiła, tak? We arrived at the pet cemetery. Jezus Maria, cudownie. Najlepsze miejsce, do którego się można udać jako... dziecko, które samo sobie chodzi. Bo czemu by nie? No właśnie, mamy dzieci, kurczę, kolejne. Oh, check this out. More kids are missing. If I go missing, how will I tell mommy? You won't go missing. We'll go back home right after we find the prize. Ah, okay, nice. Aha, że jeśli by zaginęła, to jakby przekazała mamie i przecież kurczę nigdzie nie zaginie, bo wrócimy prosto do domu, po tym jak znajdziemy nagrodę. I have hidden it in one of the graves. W jednym z grobów. Which one? I'll give you a hint. It's where the goldfish is buried. The goldfish. Złota rybka, tak? Must I dig with my tiny hands? Yikes forever. No. Use the shovel. What shovel? This shovel. Narrator, ty ewidentnie jakiś szemrany jesteś. Ale dzięki za łopatę. Tak, z tego co w ogóle wiem, to jest chyba osiągnięcie za rozkopanie wszystkich grobów, więc to też zrobimy. Denise died surrounded by her loved ones in a fire. Denise umarła otoczona wszystkimi, którzy ją kochali, w ogniu. Dobra, rozkopujemy. Ooh, smells like hot dogs. I guess it's not the fish. This one says. Aha, jeszcze raz to samo czyta, dobra. Okay, let's see. Little Lulu, the first pug to ever strangle a man. Nie wiem, co znaczy pug, więc wam nie powiem. Pierwsze coś, które udusiło człowieka, zdaje się. Nothing. Nic. No dobra, a co tutaj jest? Stephanie Quinn, writer of the erotic novel Confessions of a Cat. Erotic novel? Talk about crazy! Jasne. Dobra, rozkupujemy w takim razie. No prize. Niestety. How's the grave digging going, Miss Fortune? Wszystkie rozkopię. It says, Paul died doing what he loved. Eating poo.
Yikes forever. Jak sądzę, pies jakiś. Paul umarł robiąc to, co kochał, jedząc kupę. Chyba psy mają takie pomysły, tak mi się wydaje. No prize in here. Just a bunch of little bones. Aj, kubka małych kości, tak? Co tutaj jest? Let's see. Roger the Magpie. Never saw that window coming. Nie wiem, co znaczy też Magpie. Ale jak sądzę, to jest o jakimś ptaku. Nigdy nie widział, że jest okno na jego drodze. No prize in here. Buu. To ja się tak bardzo staram, żeby znaleźć tą nagrodę. Mr. Bubbles. Pan Bąbelek, tak? Dobra. Rozkopuj. Congratulations, Miss Fortune. You found the prize. Really? Yes. Grobowa dama. Rozkop wszystkie groby. Dobra, wobec tego rozkopujemy, w sensie nie rozkopujemy, tylko otwieramy. Szkatułka z wiecznym szczęściem. Is this the prize? But there's only a note. What? Yes, it says, I stole your eternal happiness. Signed, Benjamin. Ukradłem twoje wieczne szczęście, jakoś tak, Benjamin. He didn't. My eternal happiness. I knew the fox was trouble. He stole your prize. What a disappointment. I really wanted to surprise mommy with this. What should I do now? We must find the fox and get your happiness back. I'm sure he hasn't gone far away. Let's go find him. Aha, czyli nowa misja pod tytułem Znajdźmy Lisa. No, trochę tak. Trochę faktycznie zawód. O! Zaraz obok jest. There he is, Benjamin. Did you steal my eternal happiness? Not cool. Nie przyzna się chyba. Ucieka przede mną. Give me back my happiness. Oddaj mi moje szczęście. We can't let the fox get away again. He stole your prize. Benjamin really disappointed me. Ja się nie dziwię. Dobra, co my tu mamy? Mamy laleczkę kolejną, jak sądzę. Trzecia! Gdzie ja ominęłam drugą? Kiedy niekochane dzieci szukają w ciemności tego, co straciły. Co? Szukają w ciemności tego, co straciły, bo są w bólu, tak? When unloved children in darkness search for what they have lost, for why they're in pain. Children. Czekajcie. In pain? Ja bym się cofnęła, wiecie? Miss Fortune? No, you're imagining things. Kurczę, gdzie ja przegapiłam tą drugą chociaż nie, dobra, mam pomysł, gdzie ja ją mogłam przegapić. O, mogę tutaj brokatem posypać. To dobrze, że się cofnęłam w sumie. To dobrze, że się cofnęłam. Zapomniałam w ogóle trochę, że istnieje w ogóle możliwość sypania brokatem, szczerze mówiąc. W ogóle teraz mam kursor na tej Miss Fortune. Nie mogę się cofnąć, szkoda. Mam pomysł, gdzie mogłam ominąć tą lalkę. A, szkoda, po prostu nie zbierzemy wszystkich. Jak mówię, szkoda. Po prostu. No jest mi smutno, no. Jestem sobą zawiedziona. No ale dobra, lecimy dalej w takim razie. Nic nam innego nie zostało, jak sądzę. Jak tylko właśnie ruszać się dalej. They know how to hide. All right. Powinniśmy się rozglądać, jakbyśmy zobaczyli lisa, bo wiedzą, jak się chować, tak? Co my tu mamy? Mamy jakiś kamień. Oh, shake out this stone. It's different from regular stones, I'm telling you. I think you're right. Co tutaj jest w ogóle napisane? The game of death is what feeds the shadows of the beyond. What does this mean? That looks like nonsense to me, Miss Fortune. Jasne. Maybe there's some more nonsense around. Gra, która, nie wiem, kończy się śmiercią, gra śmierci, coś takiego, to co karmi jakiś cień, tak? Oh, a ten kamień? This is loose. I'll take it for me. Maybe it works somewhere else. Dobra, to bierzemy w takim razie go. O! I zniknął napis. Ciekawie. There's nothing here. Nothing at all.
Dobra, w takim razie idziemy wobec tego. Mam kamień, nie oddam go. Aha, there, that hole looks very much like where the fox would hide the prize. Nie, no jasne. I should go down there? Ja nie chcę. Don't worry, nothing bad will happen. Nie, no jasne, nic złego się nie stanie. Okay. Nic. You sound very sure. I'll trust you. Ajajaj, ona mu ufa cały czas temu właśnie narratorowi, który ewidentnie jest szemrany. No dobra, w takim razie. I wonder why Benjamin will steal my prize. Maybe he's not happy himself. But I need możliwe. That happiness myself and for mommy. Hello? Anybody down there? A. No do przewidzenia to było. Tak w sumie. Ała, na twarz prosto. Ale podziwiam to. Podziwiam to, że ona po prostu się wstaje, otrzepuje się i idzie dalej. O, nie ma narratora, co? To ciekawe. Co tutaj mamy? Sweet, I found a needle in a haystack. Znaleźliśmy igłę w stogu siana. I drop it. Ej, opuściła. Aha, nie mogę już spojrzeć na coś, co było tutaj. Co to? Odstraszacz lisów? Fox repellent? I can't deny the bottle sweet style. I'll take it. Mhm. Dobra, bierzemy butelkę. O nie. O! Jezus Maria, to dopiero jest ciekawe. Like there's somebody else behind us. Hello? Ktoś tam jest? Oh. Okej. Okay. Oh, there you are. O, toż to Benjamin. What are you doing, Benjamin? Siema. Czy mamy użyć odstraszacza lisów na Benjaminie? Nie. Benjamin! Oż ty! No ale nie zrobił nam krzywdy ostatecznie, po prostu przebiegł obok nas, a nas potrącił. W co ja się wpakowałem? O, gdzie ja się znalazłam? Maybe it was a mistake choosing her for this. I mean, I saw her eating glitter. Who does that? Widziałam, jakie brokat. Miss Fortune, you're alive and well. That's great. Yeah, where am I? What happened? The dangerous fox attacked you. Benjamin attacked me? So he really is a bad fox. See, I told you, that fox is evil. Yeah, maybe I should listen to you. Nie, ten narrator jest szemrany. Take back the eternal happiness. Maybe we could find out where he lives. Yes. Give me a minute to figure this out and I'll get back to you. Okay, I'll just hang around. Okay, czyli mamy poczekać na narratora, tak? Aż wróci z informacjami odnośnie tego, gdzie żyje Benjamin, tak? Gdzie mieszka. Co my tutaj mamy? Dobra, nieważne. Open field spłonęło, tak? Lokalny artysta GM spoczął po... W sensie nie spoczął, tylko poszedł na emeryturę po incydencie. Mój syn zaginął. Inwazja ptaków. Nie wygraliśmy, ale mieliśmy ale się dobrze bawiliśmy. Let's see what's new. Dobra, czekajcie. O! 1993! Ciekawe. Swoją drogą, akcja tutaj... You know, with the animals? Zoo, tak? Walkomna. I actually made a quick Google search. I serio? Found out the fox has a cousin in the zoo. Oh, really? We could go and see if he knows where the fox lives. But how do we get to the zoo? It's like really far away. Why, we take the bus, of course. There should be a bus stop nearby. Ah, okay. Fox, tak, lis ma kuzyna w zoo, tak? Też opcja. Galeria w centrum Open Fields. Huh, how did I get to the town center? I carried you here.
Bezcielesny głos. Niósł. No właśnie. A voice? No, I can do more than that, you know. Prove it. I don't need to prove anything to you. Whatever you say, Mr. Voice. Fine. You really want to see what I can do? Wait, my shoelace. No ten narrator jest strasznie szemrany. There. Did you see? I'm nie. Not just a voice in your head, Miss Fortune. What? Did you see? I'm sorry, I had a shoelace problem. Let's just keep going then. No ten narrator jest pochrzaniony, dosłownie. Wydawało mi się, że mogę rzucić brokat na ten... Hey, you look familiar. Cześć. What? Kolejny duszek, który kurka wodna sobie zniknął. Ktoś właśnie kolejny zaginiony. Wait a minute. Is that Daniela Bambini? You know this child? Yes, from school. She told our teacher to shove the homework up his butt. She's very Italian, you know. She probably ran away from home. She will turn up soon. You think so? Yes. Dużo jest właśnie zaginionych dzieci w tym uniwersum. To dziecko właśnie nasza Miss Fortune zna. Jest to jakaś jej chyba koleżanka ze szkoły, zdaje się. Those people in the picture look so happy drinking their juice. Tak, mamy tutaj reklamę społeczną z tego co widzę. Alkohol jest narzędziem, żeby się komunikować bardziej, w sposób bardziej zrelaksowany. Alkohol nie jest rozwiązaniem. Zbyt dużo alkoholu może zniszczyć twoje ciało. Też spoko, że jest coś takiego w grze. Podoba mi się, muszę przyznać. Ten gościu jest szemrany również. Dobra, co tutaj mamy? Brings me here all the time. It's really boring. Sometimes she sends me to buy cigarettes while she hugs strangers by the dumpster. Is that so? Mhm. Ta. Wysyła ją tutaj czasem, żeby kupiła jej papierosy. A kiedy ona się zajmuje, że tak to ujmę, obcymi za śmietnikiem jakimś. O, portfel. Możemy go ukraść albo go zwrócić. Nie, no my zwróćmy. Bądźmy dobrą Wait, dziewczyną. You drop your wallet. O, coś mu wypadło i tak. Is that for me? A lottery ticket? Cool. Thank you. Well, bilet na loterię. Is it a winner? Wygrałeś. Wygrałeś. Przegrałeś, oczywiście. No win. Maybe next time. Zdrabka, nie bilet na loterię, kulka wodna. One time mommy took me here and forgot me. I got to play inside all night until a security man found me. He thought I was a raccoon. Well, that sounds like it was a fun night for you. Yeah, nie, no jasne. For me crying a lot, but it was fun. No właśnie, kurczę, jakie dziecko uwielbia tak, chce być zostawionym przez rodzica w tym, w sklepie. Powiedziała właśnie, że na całą noc została w sklepie i że ją ten strażnik wziął za szopa. Szczęśliwa twarz, tak? Let's face it, sometimes we're just too tired to smile. Use happy face and stop pretending. Urocze. Okay. Urocze. Maski z uśmiechniętą twarzą. Zmierzmy się z tym. Czasami jesteśmy zbyt zmęczeni, żeby się uśmiechać, więc skończ z udawaniem i zakup właśnie szczęśliwą twarz. I know who owns this store. Who is it? Casey's dad. Who's Casey? A friend from school. Haven't seen him for a while though. To jest sklep taty jakiegoś znajomego ze szkoły, tak? O Jezu. Ściana pamięci, co? Look, even more missing children posters. So many.
I wonder what they're missing. Oh, don't you worry about them. I'm sure they will all turn up one day. Nie no, jasne. Tak to działa. Of course. I don't know, Mr. Voice. This is starting to smell mysterious. Dopiero zaczyna? Być tajemnicze? Serio? W sensie, dobra, ona jest troszeczkę wolna w kapowaniu. W sensie, nie wolna, ona jest dzieckiem, po prostu ona nie rozumie i tyle. Rzeczy, które są na pierwszy rzut oka podejrzane. Nigdy nie była sama w autobusie, tak? No raczej chyba tak. Co my tu mamy? We have to wait 2 minutes. Yikes forever. I can't wait minuty. To meet Benjamin's cousin at the zoo. I'm gonna tell how badly Benjamin behaved. Nie no, jasne. Benjamin should be ashamed. Jak narzekać, to do rodziny. Dobra, co my tutaj mamy w ogóle? Ma pani jakieś kwiaty ze sobą, jest ławka, jest jakieś, jakieś coś. Co my tu mamy w śmieciach? Coś Excuse ciekawego? Me? A, to tak, you? Tak? Where is the puppy? A! The puppy? Gdzie jest the puppy? Piesek? Take them in. Who knows what? I don't know. Do you? Really? All right. Dużo się dowiedziała, ewidentnie. Jeszcze raz to samo powie? Excuse me? Ta. How dare you? What did you take the puppy? One should pet puppies, not take... Who knows what? I don't know. Do you? Really? All right. Dobra, w takim razie, co my tutaj mamy? Check this out. That street is called Dickens Road. Got it? Dickens Road. Ta. Dick. Miss Fortune. Tak, rozumiem żart, ale nie doceniam, że tak to imam. It says that all children under 15 years old can ride the bus for free. Poniżej 15 roku życia? Great. Mogą za darmo jeździć. Maybe you need a bus ticket. You sound old. I'm definitely older, but nobody can see me. Okay. Are you like 20? Yes, more or less. Mniej więcej 20, jak powiedział, ale ja mu nie ufam. Do as you please. Okay, thank you. Dobra, w takim razie siadamy. I'm a bit tired from all the walking, you know. Dziwię ci się. I can imagine. You have very small feet. Yes, I'm a little lady. That's what I am. Jak się ma krótkie nóżki, to się wolniej chodzi. To jest normalne. I've seen worse. Really? Yes. You know, my mommy also uses the same mask. She likes to hide her smile and tears behind it. Would you like to have a mask like that? Maybe. I don't know. The bus is here. Czyli jej matka też używa takiej maski, tak? No dobra. Kochaj siebie! Reklama tej całej maski. This bus trip might take a while. Are you okay with that? It's okay. Hiro is keeping me company. Who is Hiro? He's my friend from Japan. He's a ghost, you know. He's always saying, Kiri wa doko desu ka? You're really funny, Miss Fortune. There is no such thing as ghosts. Kiri wa doko desu ka? Hey, Miss Fortune, look. There's a bunch of cows on the field. Oh, I love cows. Nie wiem niestety, co to znaczy, więc wam nie powiem, co właśnie znaczy to konkretne so zdanie. No, tak zgoła. Uciekaj! Goń życie! I think we're getting close to the zoo now. Okay, great. Właśnie, następny przystanek zoo. Dobra. Wow, here we are. I can't wait to go inside. You have the ticket, right? What ticket? Oh, didn't I give you a ticket earlier? What? No, you didn't. Oh dear, I'm sorry. I totally forgot. Do you have any ideas on how to get inside? You know, without... I saw mommy showing her boobies to the guy in the store, and she got some free food.
but I haven't got any teeth yet, so that might not work. I see. Well, I have an idea. What if we use diversion? What does diversion mean? Well, make the cashier look somewhere else, you know. Fool him. Okay, diversion, let me think what I can do. Ajajaj, myślimy jak się dostać za darmo, podczas kiedy narrator wyraził, że może nam dać bilet. No to może daj nam bilet? Dobra, natomiast myślę, że na tym sobie skończymy. Na dzisiaj. Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek ten wam się podobał i że będziecie też oglądali odcinki następne. Napiszcie komentarz, zostawcie komentarz, łapkę w górę, bądź zasubskrybujcie kanał. Będzie mi bardzo, bardzo miło. I do usłyszenia, mam nadzieję, następnym razem. Cześć!